Wam chcę pokazać teraz, jak tutaj wygląda pszczółki, co one tutaj robią. No, zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, pięknie pracują. Pięknie pracują, ładnie. Czerw jest. Elegancko. Zobaczmy, co tutaj jest. Następny. O, tu dopiero zaczęło. Okej. Tu dopiero zaczęły. No uciekaj, małpko, bo cię zgluszę. Czekaj. O, już tutaj brzęczy. Boi się. Coś tu nie jest tak. Muszę trochę podmuchać. Tu podmucham, to trochę ich wyciszę. Zobaczymy, co tutaj jest w tej ramce. O, miodzik już robił. Pięknie. Tu już jest miodzik. Tutaj, w tej. O, ładnie. Dobra. Super. Ładnie pracują. Ładnie funkcjonują. No. I teraz muszę tutaj zdjąć tą pokrywę, bo przedtem miałem tą pokrywę tutaj. To mój drugi telefon, ale to za małe pamięci ma w tej chwili. Pszczółki, uciekajcie. Trochę tutaj jeszcze podświczę. Teraz dam to kurka. Uciekajcie chwilkę, tu zdejmę. Położę w tej chwili na górę. Górkę. Ok, to tutaj będą miały teraz wejście. Położyłem na stawkę. Bo tą część teraz położyłem tutaj, co była tutaj na dole. Tą tu położyłem. Tutaj jest ciekawa rzecz. Każdemu polecam. Tu jest tak zwana to tylko posiuknę trochę, żeby one się uspokoiły. Widzicie, bez rękawiczek, bez niczego chodzę sobie. Tu zobaczymy, bo tu dopiero jest nadstawka. To była moja królewna wczoraj. Widzę, że ona już przeszła do drugiego. O, uspokoiła się. Wyprowadziła się, już widzę. Ok, weszła do głównego groju w tej chwili. Weszło tutaj. Tutaj mamy. Zaraz, bo tu pszczółki chodzą. Ok. Tu też chodzą. Zdejmę tutaj
żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Tutaj mamy dokarmiaczkę. O, jest dużo jeszcze. Tutaj nakładamy nakarmiaczkę, dokarmiamy pszczółki. Gdy je założymy, zakładamy nowy ul albo coś, to tutaj dokładamy. Tu trochę się potopi i zawsze, ale to już jest taka rzecz, która musi być. I tutaj są pszczółki już w tej chwili. Będą budować niedługo swoje siedliska. O, to są te pszczółki. Tutaj wkładam je. Dobra, teraz założę taką przykryweczkę, żeby ich nie drażnić za mocno. Jest taka fajna przykryweczka. O. I tu wkładamy, a tu na wierzch kładziemy to, żeby propolis był. Jak one tam po miesiącu, po ilu, jak one dobrze się już zagnieżdżą, to one będą dawać propolis. I taką siateczkę się daje tutaj na propolis. Tutaj zakładamy, telefon zabiorę. Na razie to będzie mnie na kilka dni niepotrzebna, ta siatka, bo tutaj przechodzą pszczoły. Żeby one nie robiły miodu, ale ja tutaj założyłem teraz nową królowną. Tamta była słaba, to muszą teraz się zwalczyć. No i teraz założę taką przykrywkę na wierzch. Ona wygląda w ten sposób. I założę ją na wierzch teraz dla pszczółki. O. Ja to muszę to dobrze trafić, bo ona się przesunęła. Troszeczkę się przesuwa. Trzeba ją dobrze utrafić. No i zamknąć. Dobrze. No raczej chyba się zamknęło. Dobrze. No i jest kul zrobiony. Tutaj mamy coś takiego, że tu jest takie miejsce, że żeby sprawdzić, czy w czołach wszystko jest ok, czy nie ma robaków, czy czegoś. To jest taka siateczka, tu pod spodem jest taka siatka, wam pokażę. O, tu jest taka siateczka, tutaj pszczoły mogą sobie wchodzić i wychodzić. No, to tutaj ta siateczka jest. Pokazałem, teraz zamknąłem to. Teraz muszę wyjąć. I teraz widać, jak pszczółka pracuje, gdzie nie pracuje. To się wsuwa pod ul. Jednocześnie to jest suchy ul. Nie nawadnia się, nie nic. To... I tu wsuwasz tutaj. Bardzo fajny ulik. Bardzo miły. No i każdemu polecam. To samo jest z tym ulem. Tu pszczółki są z przodu. No. One tu pracują. Jak widać. Proszę. No. Latają, biegają sobie. Chciałbym może mnie czasami ukosić, ale na razie im to się nie udaje. Troszeczkę. O. Podyjmie. Jeszcze można troszkę odymić, jak coś. No i te pszczółki pracują. Tutaj mam swój skarbnik. Tu są rękawice pszczelarskie. Tu są różne... Tu jest taka odżywka dla pszczółek. Ona się nazywa Vitamin Healthy Point for Base. Tutaj jest taki przyrządzik do rozszczerpienia. Tutaj jakby się na przykład za mocno skleiło czy coś, to sobie możesz rozgiąć. Młotek, inne rzeczy. Tu jest miotełka, żeby zgarnąć pszczoły, jak za dużo ich jest, to zgarnąć, ale ja to mało używam. Tu jest fajna rzecz z param, która wzmacnia pszczoły i
w ogóle. Wszystko tutaj kleję, jak są sklejone, tutaj są dodatkowe rzeczy. Tu jest do różnych, do odklejania, do przyklejania, czy jak za dużo czerwiu, to można to zniszczyć. Tu jest, worki są do tego, że takie workami się fajnie rozpala ten, o tu się rozpala fajnie w tym i to fajnie chodzi, widzicie, a tymi woreczkami takimi naturalnymi, zamiast kory, zamiast tego, to można takie woreczki sobie zrobić. A tu jest tam wyciągarka do ramek, bo to jest tutaj u mnie. A tutaj jest ta rzecz, że tutaj są pszczoły i te pszczoły, na przykład jak jest ul i żeby pszczoły nie przechodziły wyżej, matka żeby nie przechodziła i nie robiła czerwiu, to tylko tu pszczoły przechodzą, one mogą do góry wkładać miód. No i to jest to. No to pozdrawiam Was serdecznie, na razie. Mała lekcja, może coś mi podpowiedzicie. No na razie, pa. Z Bogiem.